Opiekunki i opiekunowie osób chorujących mają nie lada zadanie. Muszą zadbać o ich dobrą jakość życia, o to, aby były super zadbane. A między innymi do ich roli należy także żywienie chorego. Dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę na dobre odżywianie, nie tylko w trakcie choroby, ale także rekonwalescencji. A jedzenie? Nie siadacie razem do obiadu. Wojtek je nietypowo, bo nie je ustami, tylko za pomocą tak zwanego PEGA, czyli gastrostomii. Jest to taka sonda połączona do brzucha, do którego doczepia się strzykawkę i wprowadza się płynne pożywienie. Na początku było to troszeczkę dla mnie przerażające. Bałam się, czy nie zrobię czegoś niewłaściwie. Myślałam może, że go to boli, że ważne jest jakieś tempo, wyczucie. Też można, no, trzeba się nauczyć nie rozlewać przy karmieniu. Natomiast każda osoba z PEG-iem jest w programie żywieniowym, więc jest zawsze asysta lekarza, pielęgniarki, więc zostałam dobrze przeszkolona i wiedziałam, jak to robić. Okazało się, że jest to naprawdę prosta sprawa i każdy może się jej nauczyć w zasadzie. Mogę też powiedzieć, jak z perspektywy Wojtka właśnie wyglądało jego przejście na żywienie dojelitowe, ponieważ po prostu zaczynał mieć problemy z jedzeniem, z przełykaniem. Dochodziło do sytuacji, że jadł przez 5 godzin dziennie. Miał nawet już specjalny taki podgrzewacz ze świeczką pod talerzem, bo jego przeżuwanie pokarmów tak długo trwało. Plus cały czas się krztusił, więc cały czas też trzeba było odsysać wydzielinę. I angażowało to bardzo wiele osób. Było niezwykle męczące, a jednocześnie cały czas chudł. Mimo, że się bardzo tego bał, bo myślał, że jego życie się zmieni na gorsze, a zmieniło się na lepsze. On się uwolnił właśnie od tego koszmaru, jakim było dla niego jedzenie przez usta. Bardzo ważne jest, aby dobrać właściwy preparat po konsultacji z lekarzem, bo tylko lekarz wie tak naprawdę, co jest dla nas dobre w danym etapie leczenia i dochodzenia do siebie. Jak to było u Was? Tak, myślę, że rozmowa z lekarzem jest bardzo ważna, dlatego że albo z dietetykiem klinicznym zatrudnionym w szpitalu, który właśnie służy też swoją wiedzą. Właśnie. Szczególnie u pacjentów z chorobą nowotworową dwie rzeczy mają kolosalne znaczenie. Dostarczenie białka, ale też dostarczenie odpowiedniej ilości kalorii po operacji, ponieważ okazuje się, że organizm wytraca bardzo dużo energii na proces regeneracji i gojenia po operacjach. Tego właśnie dowiedziałam się, konsultując się z dietetykiem klinicznym, który podpowiedział też, jakie preparaty są potrzebne po to, żeby dostarczyć odpowiednią, zwiększoną liczbę kalorii, ponieważ samymi rosołkami, papkami, które będziemy gotować, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć takiej kaloryczności, która pozwoli na regenerację organizmu po operacji chirurgicznej. Agato, a czy wychodzicie razem do restauracji? Chodzimy. Zdarza się? Zdarza się. Wojtek bardzo lubi wychodzić właśnie w jakieś fajne miejsca i rozwiązujemy problem jego niejedzenia w taki sposób, że on tylko sobie kosztuje takie malutkie kawałeczki jedzenia dla smaku, bo bardzo za tym tęsknił, kiedy przestał jeść ustami. Dlatego teraz też tęsknił za byciem przy stole, za siedzeniem wspólnie z najbliższymi, z przyjaciółmi przy posiłku. To jest coś dużo większego niż tylko jedzenie. To jest jakiś taki pokarm dla duszy w ogóle, więc to bardzo było dla niego ważne, żeby do tego wrócić i cieszyć się po prostu zmysł smaku, tą różnorodnością, jaką troszeczkę utracił. I to jest właśnie nasz sposób na to.